Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i jest mi miło poinformować, że Jan Krzysztof Duda awansował do finału, w którym zagra z Magnusem Carlsenem w turnieju Melwater Championship przez Tour turniej charytatywny. Janek w, w czteropartiowym meczu wygrał z Li Kuang Limem bardzo silnym arcymistrzem. Jedną z tych partii tutaj właśnie za chwilę przeanalizujemy i bardzo się cieszę na finał Janka z Mistrzem Świata. To jest na pewno ciekawe wydarzenie, że gra przede wszystkim Polak. No i cóż, trzymamy kciuki, a przejdźmy teraz do rzeczy i zobaczmy jak tutaj Janek grał jedną z partii. Z Wietnamczykiem. Posunięcie D4. W ogóle tutaj arcymistrz, przepraszam, skoczek na F3. D5 to już się zagalopowałem i D4. Wietnamczyk Likwen Klim gra. Gambit hetmański bardzo często jest niezłym specjalistą. Bardzo solidne szachy. Janek, skoczek F6. Posunięcie C4, E6. Skoczek C3. Normalny gambit hetmański. Standardowy. Goniec E7. Goniec F4. Roszada. Wszystko tutaj działa z jednej i z drugiej strony, e3 i posunięcie b6. No i po tym ruchu białe grają goniec e2, dzięki czemu można sobie stwierdzić, że a, wezmę pionka. To jest taki oczywiście ciekawy zabieg, bo jak goniec się poruszy, to wtedy możemy wziąć pionka i teoretycznie oddać, zyskać tempo powiedzmy. Ale to jest sprawa normalna i białymi i czarnymi, więc się nie przejmujemy, gramy dalej. Goniec b7. Tutaj Roszada, A6. Taki ruch się zawsze przyda, bo czasami skoczek skakuje, robi krzywdę tutaj na C7, ale teraz jest ok. A6 też się przydaje, żeby grać B5, żeby się trochę rozpychać tutaj na skrzydle hetmańskim. Hetman E2, B5 nastąpiło, goniec D3, tutaj jest normalna rzecz i skoczek zagrał na D7. Bardzo ważny ruch, ten skoczek lepiej operuje sobie w centrum, e, grając właśnie na D7. Znaczy, chodzi głównie o pola E5, C5, żeby czasami pomóc pionkowi zagrać do góry na C5. Wieża zagrywa zech na D1, e, i tutaj e, widzimy, że ta wieża dobrze operuje. Trochę przeszkadza w zagraniu C5, dlatego też pewnie nasz arcymist zdecydował się na ruch goniec D6. No i ciekawe posunięcie tutaj, jak będzie wybicie, to czarne. Super. Wybijał pionkiem i gramy dalej w szachy. Skoczek jednak zagrał na Epic. To jest dobry ruch białych. Hetman od razu czmychnął na E7. Na razie są takie powiedzmy normalne posunięcia. Wieża AC1, ostatnia figura wchodzi do gry. Wieża z F na D8. Goniec nieco się wycofał i posunięcie H6, no też takie oczywiście wyczekujące nieco posunięcie normalne. E4 białe zaczynają coś tutaj w centrum działać, i teraz Janek przeszedł do takiej, jakby to powiedzieć, ciekawej defensywy, mianowicie wybił gońcem skoczka. Jeżeli wybije oczywiście goniec, to jest do końca wybicie, i czarne uważam stoją świetnie. Dlatego też białymi nie można odbić gońcem, tylko pionkiem. Defensywa polega na tym, że tutaj skoczek stoi na E8 i za bardzo nie ma dobrych pól, żeby grać. Ale to jest cena za to, że na skrzydle hetmańskim powstały trzy pionki, dwa pionki. I zwróćmy uwagę, jakbyśmy na przykład zdjęli sobie wszystkie figury. Szachownice zostałyby piony, no to szanse na wygranie tej partii miałyby prawdopodobnie tylko czarne, z uwagi na to, że cztery pionki tutaj na skrzydle królewskim spokojnie zatrzymują te pięć pionków z uwagi właśnie na jedne dublaki. No i w tej sytuacji poskoczek E8, goniec zagrywa na B1. Oczywiście jest jeszcze bardzo dużo figur, to się do końcówki. Tak łatwo nie przechodzi, jakbyśmy chcieli, i walka trwa. Skoczek zagrywa na B6, e, posunięcie F4. No, takie posunięcie groźne, dlatego że trzeba brać pod uwagę ruch F5 czasami. E, wieża teraz wybiła na D1. Tutaj, oczywiście, e, wymiany są jak najbardziej na korzyść e, czarnych. E, I wieża zagrywa na D8. E, I teraz w tej sytuacji goniec zagrał na F2. Pewnie większość osób może się zastanowić, dlaczego nie posunięcie F5, bo wygląda. Atrakcyjnie i groźnie. Otóż ten ruch byłby bardzo słaby z uwagi na Hetman G5. Hetman przychodzi fajnie do kontrataku i tutaj może fajnie wparować wieża. A tego pionka kompletnie olewamy, i niech on sobie tam na przykład zbije albo na F6 bez znaczenia. Czarne sobie radzą. No więc ruch F5 nie działa póki co, dlatego też goniec zagrywa na F2 i Hetman zagrywa na B4. Zauważmy, że skoczek z E8 bardzo dobrze pilnuje pionka C7. To jest pełna kontrola, nie wpuszczamy tu nigdzie wieży, więc wieża na C na razie sobie nie gra zbyt dobrze. Goniec zagrywa na C5. Znaczy nie gra zbyt dobrze, może źle to określiłem. E, po prostu nie, nie działa tak, jakby chciała. O, w sumie się fajnie zrymowało. Dobrze, w tej sytuacji e, Hetman D2 nastąpiła wymiana, z czego Janek na pewno jest zadowolony. Goniec E3, wieża D8. Zwróćmy też uwagę, że białe mają parę gońców e, i pozycja białych jest w porządku, ale myślę, że i i nasz rodak jest zadowolony ze swojej gry, ze swojej pozycji. B3, B3, skoczek D7, wiadomo, ten skoczek już tutaj nie miał przyszłości. Król zagrywa na F1 i posunięcie C5. Bardzo sprytny ruch, czy można zbić tutaj na C5 pionkę? Otóż ten ruch byłby bardzo błędny z uwagi na bicie na C5. Wieża nie może zbić, bo leci skoczek na D1, więc to się nazywa taktyka. Wszyscy o tym wiemy, i teraz skoczek zagrywa na F2 w tej sytuacji. Wieża C8, więc trochę piony się wysunęły, i wieża tutaj zaczyna wspomagać akcję. G3 nastąpiło. H5 Bardzo sprytny ruch, troszeczkę zatrzymujący też zapędy na tym skrzydle. Król do centrum na E2 f6, no i tutaj e, Janek świadomie otwiera, znaczy prostuje pionki zdublowane, ale z uwagi na to, że trzeba trochę wyjść królem bliżej, skoczek też jakby e, mógł się bardziej rozegrać, no to to jest po to pewnie zagrane. E, coś grać po prostu trzeba, gf spokojnie tu się e, właśnie tak otwiera. G4 nastąpiło, wybicie, skoczek wybił. Zwróćmy uwagę, że zrobił się wolny pionek, trzeba zwracać na to uwagę, żeby go tak łatwo nie puścić. Król f7, wieża g1, i tutaj nastąpiło C4, czyli próba jakiejś takiej aktywnej gry na skrzydle hetmańskim, no słusznie, B4 i posunięcie A5. Ja rozumiem to posunięcie, to jest chwilowe oddanie piona, w ogóle przeciwnik Janka zagrał A3, że było śmiesznie, a bicie pionka byłoby w porządku, ale jak się zachować? No wieża A8 nie zagram, bo goniec D2 i bronię zwyczajnie pionka. Pion więcej. Ale myślę, że Janek miał tu w zanadrzu taki ruch jak B4 i chciał wstawić gońca na A6 i próbować tam aktywności. Przypuszczam, że coś takiego w głowie tutaj świtało. Czy taki mały blef można powiedzieć, no i w który przeciwnik się tutaj nabrał? Nabrał się troszkę na ten blef z uwagi na A3, a należało po prostu zbić. Dobrze, to się łatwo mówi, jak się analizuje, jak się gra, to wiadomo, jak jest. Bicie na b4 do końca, wieża zagrała na a8, szuka aktywności. H4, leci pionek do góry, ale skoczek g7 go tutaj blokuje. Skoczek do uszacha, no i troszkę trzeba uważać, król f8. Piękne posunięcie. Goniec d4, wieża a3, wieża ta łapie też aktywność na trójce. Fajnie to wygląda, bo wieża zawsze może też z tyłu tego pionka próbować zbić. Wieża d1 i wieża h3. Można tutaj śmiało powiedzieć, że czarne no, zyskały trochę wiatru w żagle i to wygląda już teraz lepiej czarnymi. Goniec f2, król e8, teraz skoczek zagrał na f7. Bardzo ciekawy ruch, taki taktyczny. Chciałoby się zbić skoczka, no ale to się wiąże z przegraną pozycją, z uwagi tutaj jeszcze na tego gońca, więc zbić nie można, a skoczek zaczyna szaleć na polu d6. Dlatego też goniec c6 tutaj trzeba bronić, szach na d6. Król d8, król trochę musi potanczyć. Nastąpiło f5, wybicie. Co ciekawe. No i teraz w tej sytuacji wieża g1, wtrącenie tutaj z atakiem na skoczka. Skoczek na h5. Janek musiał sporo policzyć, żeby nie wpaść w jakieś tutaj siatki motowe teoretycznie, ale ten skoczek nie jest podparty. Chodzi o to, że jak będzie szach, atak nastąpiło, to król zagrywa. Na e 7. Raczej w tę stronę nie chcę tutaj iść, bo skoczek E8 to mogłoby się skończyć remisem. Tu jeszcze go nie działa po tej stronie. Za dużo pól chyba te figury miałyby do ogarnięcia, dlatego król na E7, skoczek F5 wygląda to bardzo atrakcyjnie białymi, ale król F7 wszystko działa. Skoczek H6 i król zagrywa na E6. Znowu ten król jest męczony szachem, król na D6. Znowu skoczek i król na C7. Teraz jest różnica. Taka, że skoczek już nie działa na polu E8, to co mogłoby być wcześniej. Król na C7 już jest spoko ustawiony. Wieża zagrywa na H8, skoczek daje pięknego szacha, król na D2. No i moi drodzy, C3 tutaj zagrywa Janek. I to wygląda dobrze, bo skoczek tutaj zaczyna z wieżą fajnie działać, pionek również. To się dobrze komponuje, król C1. No i teraz trzeba powiedzieć sobie wprost. Pozycja czarnych jest wygrana. Jak to grać, żeby te pozycje wygrywać? Otóż, wieża H1 dała szacha, król C2, no i goniec E4. Jak to pięknie wygląda czarnymi, oczywiście. Król zbił na C3, wieża na B1, A goniec na G3, tutaj no, związanie, wiadomo, jeszcze jest bitka, skoczka, goniec E4, król C6, nastąpił H5, widzimy, czarne mają figurę więcej. Skoczek B6, na d5 się zawsze fajnie ustawi. Wieża w 8. Skoczek szachadał. Widełki zrobił. Król d2 w tej sytuacji. Wieża zbiła na b4. No i tu się wszystko trzyma. Goniec zagrał na e5. Bicie, bicie i Król d6 z kapitulacją białych. Więc to była jedyna partia, która była taka rezultatywna. Janek wygrał tę partię. W pozostałych trzech partiach padły remisy. Cieszymy się, że Janek jest w finale z Magnusem Karlsenem. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Będziemy śledzić. Tymczasem dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.